Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony, z Housemartu. Ponownie witam Was w Soblówce, w osadzie Folwark Soblówka. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem Wam ten dom, Mezzanine Black. Jestem ciekaw, jak Wam się podoba. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to zapraszamy na nasz kanał. Jest odcinek z tego domu, z Mezzanine Blacka. Ale w dzisiejszym odcinku pokażę Wam ten dom, Mezzanine Smart. Klasyczny Mezzanine Smart, taki jaki jest na naszej stronie internetowej, bez przeróbek tutaj inwestora na zasadzie zmiany okien czy pomieszczeń. Więc będzie to fajny, ciekawy odcinek. Nie przedłużam, bo pada śnieg. Zobaczcie, ile tego śniegu tutaj jest w Soblówce. Zapraszam Was do oglądania. A oto jest Jon, proszę bardzo, bohater dzisiejszego odcinka, Mezzanine Smart. Tutaj mamy Mezzanine Blacka, tutaj mamy Mezzanine Smarta. To jest niesamowita okazja do tego, że jeżeli zastanawiacie się, który byście woleli z tych dwóch domów wybudować z nami, to możecie przyjechać do jednego miejsca i sobie przetestować na przykład, w którym domu Wam jest po prostu wygodniej. Ten dom jest wygodny na 4 osoby, ten dom jest wygodny nawet na 6 osób. W osadzie Folwark Soblówka macie również do dyspozycji saunę, werandę i tam na górze jest jeszcze jeden dom na wynajem. Ale my budowaliśmy te dwa, Mezzanine Blacka i Mezzanine Smarta. To, co wyróżnia te domy na tle wielu innych, które zbudowaliśmy nawet w tej okolicy, to to, że elewacja tych obu budynków to elewacja z modrzewia opalanego japońską metodą Shosugiban. Ta elewacja na pewno wymaga mniejszej atencji, aniżeli elewacja ze świerku skandynawskiego. Deska jest też grubsza. Ta japońska metoda opalania polega na tym, że tą deskę się po prostu opala, więc wyjaławia się tak jakby tą deskę, a dodatkowo smaruje się olejem lnianym. Dzięki czemu taką deskę można malować nieco 3-4 lata impregnatem, a raz na przykład na 10 lat. No i też jest grubsza ta deska. Tutaj z przodu mamy taras z taką fajną pergolą. Wszystko utrzymane w takim koloru ciemnego drewna. Tu były góry jeszcze 10 minut temu, ale zaczął sypać mocniej śnieg. No, śniegu jest całkiem sporo, jak widzicie. Jest to pewne wyzwanie. Jak tutaj przyjedziecie i będziecie chcieli jechać zimą, warto zakupić, słuchajcie, łańcuchy. Przypomnę, że na Słowacji, która jest gdzieś tutaj, niedaleko, dosłownie tam, nie wiem, 2-3 km, jest obowiązek posiadania w samochodzie łańcuchów i kamizelek zielonych tyle, ile jest pasażerów. To też jest ciekawe. Ja do Słowacji mam jakiegoś takiego pecha, niestety czasami przyznam się Wam, że za każdym razem, jak tam jestem, to jakiś mandat wyłapię. A to żarówka mi się przypali, a to coś. I ci policjanci słowaccy, jak to powiedzieć, nie certolą się z nami. Mandacik za mandacikiem. Słuchajcie, no a to jest ten dom. Mezzanine Smart. 7,5 metra długości, 4,6 metra szerokości i 6 metrów wysokości. Tak on wygląda tutaj z zewnątrz. Zobaczcie, ile to jest śniegu. Podobno rok temu, czyli w 2021 roku, śnieg tutaj w kwietniu dopiero stopniał. Także jak ktoś szuka zimowych warunków, proszę Was bardzo. Chcesz, to masz. Tak wygląda ta pergola. Piękna, duże frontowe przeszklenie. A w domu jest super przyjemnie ciepło, bo szkieletówki się bardzo szybko też nagrzewają. I to jest fajne właśnie też w tych domach. Zwłaszcza też przy takim wynajmie, że klient do Was dzwoni i mówi: słuchaj, wyjeżdżam, nagrzej mi dom, włączasz aplikację, godzina, dwie i masz domek nagrzany. To też jest fajne z punktu widzenia kosztowego potem, użytkowania. Polecam takie nowoczesne rozwiązania. Słuchajcie, chodźmy do środka, bo warunki są naprawdę śnieżne. Wejdziemy sobie przez tamte drzwi i pokażę Wam, jak ten dom pięknie umeblowany wygląda. Chodźmy do środeczka, bo naprawdę warunki są trudne. I zaproszę Was do środka projektu Mezzanine Smart. Jeżeli chodzi o układ pomieszczeń, bez zmian względem tego, co jest na stronie internetowej, to co? Wytłumaczę. Łazieneczka, tak jak na grondach szlacheckich, dodatkowa dolna sypialnia, salon z aneksem kuchennym, a nad nami antresola. Cały dom 35 m2 powierzchni zabudowy, 48 m2 po podłogach. Tutaj mamy łazieneczkę, niecałe 3 m2, ale widzicie też, że wszystko się mieści. Ubikacja, kabina prysznicowa, 90, wygodna. Tam macie deszczownicę,
prysznic, także fajna, fajna opcja. Tutaj macie okno, grzejnik na ręczniki prowadzącego, cześć, no i umywalka. Wszystko się tutaj mieści. Zobaczcie sobie też ten filmik z naszego domu na Grądach, jak u nas jest to zaaranżowane. Ten dom jest w kolorach takich biało-żółtych. Mezzanine Black był w odcieniach kolorów biało-zielonych, ten jest biało-żółty. Także fajna taka różnorodność jest tutaj zachowana. Tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię. Zobaczcie, tak się ona tutaj prezentuje. Mamy taką dużą kanapę rozkładaną, stolik. Bardzo wygodna kanapa. Tu jest akurat w ten sposób zaaranżowane, ale może być też zrobione to w ten sposób, że tu mamy jedno łóżko pojedyncze, tu mamy jedno łóżko pojedyncze. Po środku szafeczka, w razie czego też można złączyć. Tu mamy duże okno, możemy sobie wyglądać z tego okna. Tam jest jeszcze jeden dom, który tutaj inwestor ma również na wynajem. Tutaj już mamy górę, możemy chodzić, spacerować. A tam mamy tą, widać w tym miejscu, mamy tą werandę. Całe pomieszczenie ma około 7 m2, więc jest takim fajnym dodatkowym pokojem. W tym domu może spokojnie spać nawet 6 osób, bo zobaczcie, dwie tutaj i dwie na antresoli. Daje nam to wygodnie nawet 6 osób, a super komfortowo to 4 osoby. Tutaj znajdujemy się w tym salonie z aneksem kuchennym. Mamy telewizor, tak jak pokazywałem Wam w poprzednim odcinku z tej tutaj osady, folwark, soblówka. Jest również instrukcja do pilota, są Wi-Fi, piloty, internet jest bardzo dobry tutaj. Podoba mi się za telewizorem ta ścianka taka, bardzo fajne to jest, fajny taki dodatek. Tutaj mamy tarasik, no teraz troszeczkę śniegu przesypało i dalej sypie, słuchajcie. Mam nadzieję, że ja stąd wyjadę. Mam łańcuchy, to sobie powinienem poradzić. Tutaj mamy to okno. U nas na Grądach to okno jest z tej strony, a telewizor jest z tamtej strony. Ale słuchajcie, ten dom jest tak doświetlony przez te duże frontowe przeszklenia, że tak na dobrą sprawę, jak ktoś nie chce tego okna, to nie jest żaden mus. Jeżeli ktoś nie chce, możemy to okno usunąć. A tu mamy te duże, piękne frontowe przeszklenia i przepiękne widoki. Te okna się oczywiście otwierają, uchylają, jak to potrzebuje. Tamto okno jest uchylne. A tutaj mamy ten aneksik kuchenny, gdzie mamy tutaj płytę indukcyjną. Fajne takie nowoczesne szafeczki wysuwane. Wszystko w tym domu jest, co potrzebujecie. Wszystko jest tutaj. Znajdziecie i garnki, nie garnki. To, co trzeba do mieszkania. Wszystko się znajdzie. Jest mikrofalówka. Piekarnik w tych domach na wynajem. Uważam, że jest zbędny. Jak przyjeżdżamy, to raczej wolimy wykorzystać mikrofalówkę, szybko coś odgrzać. Tutaj mamy oczywiście zlew, a tutaj mamy taką lodóweczkę z zamrażareczką. Wszystko nowiutkie, pachnie nowością. Także osada otwarta w tym roku, więc serdecznie Was tutaj zapraszamy. Inwestor Was zaprasza. Inwestycja jest inwestycją rodzinną. Ludzie są naprawdę w to zaangażowani. Widać, że chcą i widać, że jest tutaj bardzo pozytywna energia. A gdybyście się chcieli zasłonić, to tak jak w tym domu Mezzanine Black, który Wam pokazywałem wcześniej, można to uczynić, proszę uprzejmie. Jest tutaj zasłoneczka i możemy się, jeżeli potrzebujemy, to zasłonić. To co, pokażę Wam może teraz antresolę. Jak to wygląda na antresoli? Aha, no wymiary standardowe. Niecałe 3 metry, 7 m2 i tutaj mamy tych metrów około 15 w salonie z aneksem kuchennym, czyli razem na dole około 30 m2 powierzchni. A idziemy teraz na górę na antresolę, która ma blisko 20 m2. Ona jest trochę mniejsza niż w projekcie Mezzanine Black, ponieważ jest troszeczkę tutaj krótsza, jak zauważycie. Ale to nie znaczy, że ona jest mała. To jest taka antresola jak u nas na Grądach. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Podłoga jest taką deską wykończona, naturalną. Wszędzie mamy sterowanie, ogrzewanie podłogowe. I tutaj mamy takie same łóżka jak w Mezzanine Blacku, tylko że tą kolorystykę żółtą. Mamy tutaj lampeczki, gniazdka, kontakty. Bardzo przyjemnie, bardzo przytulnie tutaj jest. Dużo miejsca jest na antresoli, 2,80, w tym najwyższym punkcie wysoka ściana kolankowa. No i przepiękne widoki. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj z poziomu antresoli. Naprawdę jedna z najlepszych lokalizacji, w jakiej mieliśmy przyjemność, słuchajcie, budować.
to właśnie tutaj. Ja kocham góry, uwielbiam na nie patrzeć, chodzić tak różnie, ale patrzeć uwielbiam. I ten klimat górski, jest coś takiego w górach. Wyjedzie się gdzieś na odludzie i człowiek jakoś zupełnie inaczej, głowa pracuje. Wszystko jest jakieś takie wolniejsze, a w dzisiejszych tych zwariowanych czasach warto czasem pojechać nawet na taki weekend i po prostu takiego wytchnienia zaznać, słuchajcie. A tak wygląda to wszystko z góry. Z góry zawsze jakoś tak wszystko jeszcze lepiej wygląda niż z dołu, prawda? Zaraz może dronem polatam tutaj. Pokażę wam tą okolicę z góry. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli jesteście zainteresowani budową, czy to mezanin Blacka, czy to mezanin Smarta, które pokazywałem wam w ostatnich właśnie odcinkach i w dzisiejszym odcinku tego mezanin Smarta, to kontaktujcie się z nami. Link do strony, gdzie macie wyceniony ten dom od A do Z, ale też i ten dom od A do Z, znajdziecie w opisie filmu. Klikacie opis, rozszerza wam się strona i tam macie linki do strony, do konfiguratorów, numer telefonu do mnie, adres mailowy. Jeżeli jesteście zainteresowani budową takiego domu, piszcie do nas, ja chętnie z wami porozmawiam, odpowiadam na każdą wiadomość. Jeżeli macie pytania, zadawajcie je w komentarzach. Bardzo jest mi przyjemnie, jeżeli jesteście właśnie tacy zaangażowani jak do tej pory, to daję potężnego po prostu powera do tego, żeby dalej dla was robić to, co robimy, czyli budować domy, nagrywać filmy i pokazywać wam ten nasz housemartowy po prostu świat. A ja wam z całego serca polecam to miejsce, Folwark Soblówka. Wpiszcie sobie na Instagramie Folwark / Soblówka. Naprawdę fajni ludzie, fajne miejsce. Polecam tutaj sobie wynająć nocleg. Możecie wynająć sobie go w mezanin Blacku, możecie go sobie wynająć w mezanin Smarcie, albo możecie go wynająć w innym projekcie, który tutaj już my go nie budowaliśmy, który inwestor wybudował. No inny po prostu, inny model, ma po prostu ogromną różnorodność tutaj w tym folwarku. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jadę, słuchajcie, dalej do kolejnych klientów, na kolejne inwestycje. Śledźcie nasz kanał, łapka w górę, subskrypcja, trzymajcie się. A, no i słuchajcie, i budujcie domy. Łapka, subskrypcja i budujcie domy. Trzymajcie się, cześć. Housemart, jesteś u siebie.